Witam. Oto prezentacja o Białorusi, jednym z najciekawszych krajów Europy. Mimo swojej niewielkiej powierzchni jest krajem godnym uwagi oraz odwiedzenia, o czym przekonać ma Państwa ten oto film. Krótko o Białorusi. Białoruś jest średnio wielkim państwem leżącym we wschodniej części Europy. Jest to kraj śródlądowy. Jego powierzchnia to niecałe 208 tysięcy km kwadratowych. Zamieszkuje je blisko 9,5 miliona ludzi, co daje 85. pozycję na liście ludności na świecie. Graniczy z 5 krajami, w tym z Polską. Jest to kraj o rzeźbie nizinnej, wyzbytej pasm górskich. Do roku 1990 należał do ZSRR. W tle słychać hymn Białorusi. Białoruś posiada 4 obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Południk Strówego wraz z 9 innymi krajami, Puszczę Białowieską wraz z Polską, Zespół Zamkowy w Mirze oraz Zespół Zamkowy w Nieświeżu. Lasy zajmują 33% powierzchni państwa. Głównie są to lasy iglaste, ale można też znaleźć i liściaste. Średnia temperatura nie przekracza minus 7 stopni Celsjusza zimą. Latem można cieszyć się umiarkowanym klimatem ciepłym, przy średniej temperatur bliskiej 20 stopni Celsjusza. Białoruś zamieszkują oprócz Białorusinów i Rosjan następujące mniejszości: Polacy, Ukraińcy oraz Żydzi. Niezmiennie od 1990 roku stolicą administracyjną jest Mińsk. Posiada wiele wspaniałych zabytków, jednak w swym dorobku kulturowym nie dorównuje Grodnie. Grodno, jak i cały jego obwód, można zaliczyć do rejonu, który jest dla Białorusi stolicą kultury. Jeden z 7 cudów świata jest właśnie na Białorusi. Kraj 4000 jezior. Co ciekawe, na terenie Białorusi możemy dostrzec wiele obszarów niezmienionych przez człowieka. Wymienić tu można Puszczę Białowieską, Grodzieńską czy Naliwocką. Mimo swojej tak niewielkiej powierzchni, Białoruś posiada na swoim terytorium bardzo dużo większych, bądź i też tych mniejszych jezior. Ich suma przekracza ponad 4000. Bez obaw można więc nazwać ten piękny region krajem 4000 jezior. Można wybrać się w okolice jeziora Świteć, opisywanego już przez romantycznego twórcę Adama Mickiewicza, by we wspaniale rozwiniętych rejonach hydrosfery spędzić wiele chwil romantycznej zadumy czy gorących westchnień. Oko każdego z Państwa znajdzie wiele estetycznie pięknych miejsc. Większość z tych rzek i jezior ma wodę przejrzystą i czystą. Każdy z wędkarzy będzie zachwycony, ponieważ ulubionym hobby i sportem wodnym Białorusinów jest właśnie łowiectwo. Jest wiele atrakcyjnych ofert wypożyczenia łodzi, co cenowo nie przekracza 4 zł za godzinę. Wizja spędzenia fantastycznych chwil, podziwiając widoki rozciągających się aż po horyzont wód, to wizja nieopisanego relaksu, którego każdemu życzę. Liczę, że po tej prezentacji Białoruś zyska turystów, ponieważ naprawdę warto zwiedzić wcześniej wspomniane zespoły zamkowe, przypomnę, w Mirze oraz Nieświeżu, oraz ucieszyć oko rozciągającymi się krajobrazami. Cóż, jak już wspomniałem, na terenie Białorusi jest wiele niezmienionych przez człowieka obszarów. Dziękuję za uwagę.